You stand accused of desertion, murder of your own people, consorting with the occult, and conspiring with enemies of the Republic. I want railguns on the two traitors! I want them dead! Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj sobie zobaczymy moją ulubioną nową grę, czyli Wolcen. Zachwyca mnie pod wieloma względami. Oczywiście ma też swoje problemy. Ja sobie zagram w trybie offline, ponieważ tryb online jeszcze jest tak nie do końca pewny. Zdarzają się błędy, których wolałbym uniknąć. Mam taki plan. Przygotowałem sobie kilka postaci, ale zaczniemy od... Bo mam tak. Mam łucznika i mam maga na różnych etapach rozgrywki, ale zaczniemy sobie od wojownika, którym nie grałem. I potem po jakimś czasie sobie przeskoczę na łucznika i przeskoczę sobie na maga, zachowując tam ciąg linii fabularnej. Tak planowałem 3 odcinki właśnie tego zrobić. Ale w zasadzie postaci można mieć 4, bo wojownik się dzieli na takiego starczą i takiego barbarzyńcę z dwuręczną bronią. I to tak... System jest bardzo taki rozgałęziający się awansu postaci, więc absolutnie nie ogarniam nawet 10%, ale ogarniam na tyle, żeby wiedzieć, że się bawię doskonale. Więc jest pani i pan. Pani jest strasznie, ma duży biust, więc zachodzę... Znaczy jestem przekonany, że straszne nerdy robią tę grę, bo w ogóle dekolty są gigantyczne. Ale weźmiemy sobie dżentelmena. Zrobimy sobie tego dżentelmena. Fajne rzeczy można robić z oczami na przykład, nie? Można mieć takie, kurde, wilcze albo wampirze. Taki mi się podoba. Ale takie ma mój mag już, więc co sobie odpuszczę. Można mieć czarne oczy jak ten z gangu Albanii. Zróbmy to tak może. Niech będzie. Fryzury jak najbardziej. Siwowłosy jak najbardziej. Proszę bardzo. Więc plan jest na przygotowanie takiego tarczownika tym razem, którym nie grałem do tej pory. Trochę jak Wolverine, nie? Zastanawiam się nad kupnem tej gry. No, zobaczy pan sobie, to pan sobie oceni. Więc mamy... W zasadzie mamy 3 ścieżki. Takie podstawowe, czyli walka w zwarciu, dystans i magia. Ale to jest dużo bardziej złożone, bo w zwarciu, jak powiedziałem, można bronią dwuręczną, można dwie lekkie bronie, można miecz i tarczę. Na dystans można mieć 2 pistolety, można mieć pistolet i tarczę, co zmienia zupełnie walkę na dystans, na taką tankową bardziej. Można mieć łuk. Z magii można też... Dużo jest ciekawostek. Są różne odmiany magii i to inaczej działa. Dosyć bogaty jest ten system. Ta gra w ogóle była przez 4 lata w Early Accessie. Mieli czas, żeby ją zrobić nie najgorzej. I chyba sobie poradzili. Tu jest dużo fajnych rozwiązań. Aha, broń. Tak, muszę wybrać. Dobrze. Więc taki jestem w zarysach. Imię. Joker. Nie wiem dlaczego. Tak mi przyszło do głowy. Więc zagrajmy. No i to jest coś... Ja zawsze myślałem, że Blizzard tego Diablo 3 zrobił, że to jest najlepszy możliwy hack and slash, a tymczasem, kurde... Ja nie jestem graczem Path of Exile, więc pewnie brakuje mi tutaj trochę wiedzy takiej dodatkowej, którą mógłbym wykorzystać, żeby opisać, czy gra jest dobra, czy średnia. Ale dla mnie jest bardzo dobra, nie? Po przejściu z Diablo 3 tutaj. Tylko pytanie, na ile starczy? No na pewno na kilkanaście zabawnych godzin. Opowiadałem wcześniej, nie gram na multi, ponieważ wiem, że jest obarczone pewnymi błędami, natomiast nie przejmuję się tym za bardzo, zważywszy na to, że w Early Accessie gra była 4 lata, to oznacza, że mamy do czynienia z deweloperami, którzy pracują nad tą grą już długi czas i pewnie będą pracowali dalej, a nieźle się sprzedało, więc jest okej. Niezależnie od tego, co się wybierze na początku, to gra daje dosyć dużą swobodę w kształtowaniu postaci, więc ja to wiem, ale też nie chcę komplikować zanadto. Jak defeat me? How do you plan to defeat the supernatural forces that feed and prey on mankind? Again. Do you not feel pain? I feel it all. Te postacie są ciekawe tutaj, dobrze opowiedziane. Pain is a merciful teacher. I had hoped that you three more than anyone would have learned to embrace it by now. W ogóle ja jestem
Wybaczcie, że będę trochę wchodził w słowo. Są napisy, to ktoś sobie może przeczytać, ale ja jestem przekonany, że takie środowisko gry hack and slash do tej pory nie zostało wykorzystane w pełni. W takim sensie, że no, z tego się robi bardzo proste siekanki z jakąś taką śladową fabułą. Nawet Diablo 3 ma taką fabułę. Ładnie opowiedziane, fajnie, ale nie wykorzystuje pełnego potencjału, uważam. A tu jest ciekawie opowiedziana historia, bo mamy do czynienia z trójką sierot, co już jest oczywiście zagadkowe, nie? Bo kim byli rodzice? Jest jakieś pytanie od razu stawiane. A potem pojawia się dużo jeszcze innych tajemniczych rzeczy, które... Każe zadać sobie pytanie na temat przeszłości naszego bohatera, no i przyszłości też. Poza tym, czemu ten koleś jest taki wielki, nie? On jest dwa razy wyższy od normalnego człowieka. Czy to są jacyś giganci, czy to są jacyś, nie wiem, półbogowie? Trudno powiedzieć. Czy to jakaś magia na nich wpłynęła? Wszystkiego się pewnie dowiemy w trakcie. Operation Dawnbane now begins. Jest zawsze, bo to jest taki inkwizytorski sznyt, więc można mieć wątpliwości, czy nasza strona konfliktu jest tą dobrą i może liczyć na to, że zmienimy stronę, ale w trakcie całej tej opowieści nic nie jest takie oczywiste. Nie jest to takie proste i banalne. No też oczywiście nie jest jakaś strasznie skomplikowana historia, żeby wszystko było jasne, ale w kategorii gier i hack and slashy miodzie, ja byłem zachwycony od pierwszego wejrzenia, jakby jakością wizualną tego i... No, pominąwszy błędy związane z multi, nie? Nie spodziewałem się w ogóle, ja nie słyszałem o tym tytule wcześniej. Tak jak o Path of Exile słyszy się dużo, bo to jest gra duża, która już wiele lat funkcjonuje, tak Volzen? Zupełnie wyszedł z zaskoczenia. I walki z bossami są super fajne. Mechaniki są, trzeba szybko reagować. Co nie jest dla mnie może najlepsze, ale... Chcę spróbować zrobić taką postać, która po prostu stoi w miejscu i bierze wszystko na klatę. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale... Gdzieś tam w trakcie opowieści przerzucimy się na łucznika, potem na maga. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. Dobrze, te tutoriale to mógłbym wyłączyć, bo to już mam opanowane. Zaczynamy jako zawsze tak samo, czyli gościu z mieczem i starczą. No dobrze, o, mechaniki są. Są uniki. Tu na dole jest pasek, który pokazuje, ile uników można zrobić. To zależy od staminy, ilość staminy można zwiększać. Bardzo się uniki przydają przy tym, jak się gra łucznikiem. Ale tam jest kilka mechanik ze skilli wynikających też. Ja mam takie ciche przypuszczenie, że ten tarczownik to nie będzie musiał unikać jakoś tak strasznie dużo, ale zobaczymy. Good riddance. We'll fly you alive. Huh? You hear that? Animacje może nie są wybitne, znaczy poruszanie się bohaterów, ale to jest to nie przeszkadza zupełnie. Natomiast gra świateł i efekty zwalają z nóg w tej grze. W ogóle grafika, jak są zaprojektowane te lokacje. Jestem zszokowany, że małe studio zrobiło coś takiego. To jest na CryEngine chyba. To też nie jest proste. CryEngine nie jest najłatwiejszym silnikiem. O ile się nie mylę, bo może się mylę w kwestii tego. Uh-oh.
Wait. Smell that. Sulfur. A demon. We can't handle it. We need to get back to the purifiers now. No i gdzieś tam to też chodzimy, zabijamy, a w trakcie tej zabawy gdzieś tam jakieś dialogi się przytrafiają, jakieś historie. What the hell happened here? He's one of us. A scout. Hey, soldier, you all right? Where's the rest of your squad? Soldier? Alone. Who's alone? He's in shock. Leave him be. Alone. Shut up. Alone. Who's alone? Alone. Alone. Shut up! We don't have time for this. Let's move. Alone. 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 Świetny, strasznie mi się podoba ten zwrot akcji, taka drobnostka, nie? Ktoś widać, kurde, naprawdę czuje tę historię. To jest w ogóle taki steampunkowy świat, to nie jest takie klasyczne fantasy, ale steampunk to jest drugie uniwersum moje ulubione po postapo. I praise your resilience, mortal. You will make a fine host. Val, it's now or never. Now, come to me. Come to me and be reborn in service of the Sleeper. Purifiers only serve mankind, demon. I do not request. I command. Purity in sacrifice! I can't. He's too strong. Val, I need you now! Be at peace. For soon, you shall be no more. No i nagle, kurde. Prawdziwe oblicze naszego czempiona. To jest to, co mówiłem, nie? To jest strasznie ekscytujące. Wiadomo, że to gra, nie? Się nagle okazuje, że nasz bohater nie do końca jest tylko żołnierzem jakimś tam, nie? Tylko jest jakimś aniołem! Cornwall! Aniołem Inkwizycji! Human after all, disappointing. You owe me an explanation. Let's go, let's go. No, duże wrażenie to na mnie zrobiło, nie? No, jestem, Boże drogi, no jestem wielkim fanem Diablo, mimo że w Diablo 3 nie zagrywam się jakoś strasznie, bo te sezony, mimo tego, że mają jakąś atrakcyjność, to są powtarzalne boleśnie. Ale lubię bardzo Diabełka pograć na sobie na Switchu. Fajnie to zrobili. Ale ta historia mi tak podchodzi, nie? Jest bardziej ludzka, no tam polujesz na złego i koniec, nie? A tutaj, jak kurde, co się dzieje z naszym bohaterem? Kim on jest? W co on się zamienił? Mój Boże! Tu się zapowiada jakaś tajemnica. Także takie rzeczy. Takim jest. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem taki podekscytowany i radosny. No, tak sobie uświadamiam, czasami jak się trafi taka gra, która powoduje tyle radości, to sobie uświadamiam, jak dużo gier powstaje, które w ogóle nie kręcą tak naprawdę. Gdzieś tam grasz, bo tam jest jakaś historia, jakaś opowieść, ale gameplayowo nie ten. No dobrze, co my tu mamy? Mamy lament kowadła. Ja nie znam tych umiejętności. Nie znam tych umiejętności naszego wojownika, ale to się dowiem. To jest całe drzewko takich pasywek. Duże. To chyba z Path of Exile, nie? Zapożyczony pomysł.
Nie ma w tym nic złego, nie? Z perspektywy gracza liczy się tylko to, żeby gra była dobra. A kto od kogo pożycza pomysły, to mnie średnio w ogóle interesuje. Ale jak mi się skończy zabawa z Wolcenem, bo pewnie mi się skończy, bo to zawsze nowe gry potrzebują trochę czasu, żeby content wprowadzić i tak dalej, to pewnie sięgnę po Path of Exile, a na pewno sięgnę po Path of Exile 2. Za długo to odkładałem. Uważałem, że tylko Diablo i nic więcej. Teraz będzie Torchlight 3 wchodził, ale Torchlight 3 z taką bajkową stylistyką nie robi na mnie aż takiego wrażenia na pierwszy rzut oka, no, zobaczymy. Zobaczmy, to jest... to kosztuje szał. To są różne mechaniki. Magowie wykorzystują moc przede wszystkim do rzucania zaklęć. Nie mają za bardzo jak utylizować tego szału. O, wojownik. W ogóle można też ciekawie połączyć magię i taką walkę wręcz. Że w jednej ręce można mieć miecz, a w drugiej na przykład taki magiczny. Nie pamiętam, jak się nazywa ten magiczny element, który powoduje, że... No proszę, 13 wszystkich odporności. To też jest w ogóle ciekawa mechanika. Że mamy do czynienia ze zdrowiem, tu na tym pasku. Mamy do czynienia z osłoną magiczną. Ale jeszcze oprócz tego są odporności, które zamiast punktów życia możecie po prostu redukować ilość obrażeń, jakie otrzymujecie. I ja sobie to sprawdzę, na przykład. To są w zdolnościach przetrwania takie... zmniejsza obrażenia, więc można totalnie zrezygnować z dodawania życia na przedmiotach i mieć tylko odporności. Ciekawe jest zarządzanie tym. Trochę też miałem problem z połapaniem się w tym, ale... Powoli zaczynam łapać. Chociaż pewnie dużo jeszcze nie wiem. No właśnie. Ta dziewczyna ma taki dekolt, że... Jestem prawie pewien, że faceci, którzy robią tę grę, to siedzą w piwnicy i za często nie wychodzą. Whoa, whoa, whoa! Easy now! Val, snap out of it! It's me, damn it! Hush it! Did you knock your head? Who do you expect me to be exactly? Oh, I don't know. Some bloody demon. What? No, look. I've no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. I need help, all right. But I'm not some demon, goddammit. Come on, Val! Oh, really? Prove it! You're a tool. That does not seem like something a demon would say. No, także tak patrząc na te obrazki, myślę sobie, że nie mam nic przeciwko facetom, którzy kobiety znają tylko i wyłącznie ze strony Playboya, nie? Znaczy ze stron rozkładówek. Spoko. In your state? Flinging magic and turning into a monstrosity. No. They'll burn you alive. Hemlock wouldn't. Perhaps, but Maelys sure as hell will, and with a smile on her face. Oh, look, let's get out of here first, then we'll figure something out. Swoją drogą to po prostu doceniam poświęcenie, nie? No to jedni muszą rezygnować z kontaktów towarzyskich i robić gry, żeby tacy inni mogli sobie grać i mieć rodziny. Wszystkie lokacje są takie, raz, że są zróżnicowane, już gdzieś tam troszkę pograłem, ale... No Val, daj mi trochę pozabijać, kurde. Rozprasza przeciwników. A winged sphere. They do come in every shape, don't they? Mutations. No matter, they die all the same. Damn right. Trzeba uważać, gdzie się włazi. W ogóle jest ciekawy pomysł, że są dwie rękawice, są dwa naramienniki. Normalnie są jedne naramienniki i koniec, nie? Ale dla odmiany buty są tylko w jednej, więc nie można mieć dwóch różnych butów. No może ma to sens.
Można mieć różne naramienniki, można mieć różne rękawiczki i rękawiczki. To powoduje, że jest więcej sprzętu do zebrania, to jest zawsze fajne. Nie widziałem wcześniej w grach tego. W hack and slashach takiego pomysłu, albo w ogóle w RPGach. I don't get it. Svea aren't normally this bold, not without good reason. Jak tam zdrowie? Dziękuję, nie najgorzej. To jest taki radosny etap końca grypy, gdzie już nie przeszkadza w życiu, a głos nadal pozostaje sexy. Czy nie? Jeden z takich nieprzyjemnych błędów w tej grze, na który trafiłem, to jest błąd w rejestracji trafień na nietoperzach takich. Może to naprawią szybko. Jak się magiem gra, to nie ma tego problemu, ale jak się gra łucznikiem, to ciężko trafić niektóre kreatury. Znaczy, trafia się je, ale nie rejestruje tych trafień. Upierdliwe. I know that face. You've got a plan. All right, let's hear it. You need answers, and I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation, to see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate not being executed. Where do we meet? On the way here. I heard talk of an inn in Stormfall, the Laughing Seagull. I'll meet you there. Keep a low profile till then. No dobrze. Why do you let people in? For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. We are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the merchant prince Damascus himself. Oh, so you want fighters? I will fight. Now stand aside. You are serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Anyone else want to fight for Stormfall? No. That's what I thought. Ach, dobrze, mamy poziom. Zobaczmy, co tu jest. Zwinność. Wytrzymało się z pierwszorzędnym tutaj atutem. Zaciekłość i zwinność będę inwestował. W mądrość niespecjalnie. Więc damy raz, dwa, trzy, cztery. Wytrzymałość. Raz, dwa, trzy, cztery. W zaciekłość. I dwa w zwinność. Co powinno być ok. Zwinność to uniki, szybkość ataku. Wytrzymałość to zdrowie i osłona. Zaciekłość to są trafienia krytyczne, zaklęć i broni białej. To można zresetować potem, gdyby coś, nie? Tu się zaczyna robić dużo bardziej skomplikowanie, bo mamy strasznie dużo tych rozgałęzień. Oprócz tego można jeszcze obracać tymi elementami, ale muszę odblokować umiejętność, to zaraz wam pokażę. Jedziemy w czerwone. Z jednej strony mamy obrażenia, z drugiej strony mamy wytrzymałość. Trzeba będzie ogarnąć to wszystko. Warto na początku też pójść w te takie skrajne punkciki, bo to jest plus 25 do podstawowych statystyk. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Z tej strony jest mądrość i wytrzymałość. Wytrzymałość jest ok, ale mądrość nie do końca nam się chyba przyda. Więc w zasadzie to tutaj można by ogarnąć. Pójdziemy sobie... No, na razie w obrażenia. No i można obracać te talerze, żeby dopasować jakoś te umiejętności do naszych pomysłów na grę. Ale to dopiero w późniejszym etapie się przydaje, taka wiedza rozległa w tej materii, więc pal licho. No, można na wiele sposobów robić tę postać. Można na przykład pójść tylko w zaciekłość albo tylko w zwinność i mieć takiego glass cannona, gdzie się bardzo dużo zadaje obrażeń. Ja tak zrobiłem z łucznikiem. Łucznika zrobiłem na maksa w zwinność. Let's see what you've got for me. Ale teraz robię tanka, więc chcę go trochę bardziej zbalansować. Maga też mam takiego bardziej zbalansowanego. I am not a hero, you hear?
Teraz bardziej się skupię na przygodzie niż opowiadaniu o tych mechanikach. Jak coś się tam przytrafi, to wam opowiem. Ja też nie wiem wszystkiego. Trzy podstawowe sklepiki ze sprzętem, z klejnotami i ze zdolnościami. Ja mam skrzynkę. Skrzynka jest zielona na konto, więc mam trochę przedmiotów. Ale nie mogę ich używać, bo to na wyższy poziom, 5, 9. Więc trzeba będzie poczekać. Ale mogę sobie, no proszę, mogę sobie wziąć umiejętności, żeby już je mieć. Bo też sobie zebrałem. Mamy tak. Tarczę? Tylko, że nie mam szału. Kurczaki pieczone. I rzut latającym młotem. Dobrze. Skille. Tutoriale co chwilę się odpalają. Chcą mi powiedzieć jeszcze o różnych fajnych rzeczach. Ale to sobie zobaczę później. Tylko podstawowe, ile koszt szału? 250. Przydałaby się lepsza broń, żeby... W ogóle przydałoby się szał generować trochę lepiej. Długi miecz weźmiemy. To znacząco zwiększy moje obrażenia. Raczej pójdę w tanka, ale kto wie, może się zdecyduję na jeszcze na barbarzyńcę. Bo to jest akurat prosta wymiana z broni na jednoręcznej i na dwuręczną. Jeszcze tu mam jakąś umiejętność. Przywołaj gigantyczną włócznię i skocz na swoich wrogów. No ładnie. Tylko, że tu trzeba mieć szał na dzień dobry, co nie jest takie proste. No, ale to sobie... Zobaczymy, żeby skracać dystans. To dobra informacja. Każda z cech daje procent DPS. Pierwszorzędna daje ci najwięcej DPS-u, druga trochę mniej, trzecia jeszcze mniej i tak dalej. No ja mam, dlatego właśnie mam pierwszorzędną wytrzymałość. To może wytrzymałość będę... Zaciekłość jest drugorzędna, trzeciorzędna i czwartorzędna. Nie wiedziałem, że to bezpośrednio wpływa na DPS. Myślałem, że to powiększa statystyki przede wszystkim. Ale dobra, dobra. No też się uczę. No ja mam za sobą ile? 7 godzin grania, to nie jest dużo. You are all that stands between the Greens and your families. So stop sobbing and get ready for hacking. Make every blow count. But we're not even trained. How are we supposed to kill them? You use the sharp edge. Oh, civilians. Skrzydła i szmira generują szał. Dobrze. Dobrze, to dobrze wiedzieć. To sobie zaraz ustawię to w odpowiednim miejscu. Zobaczmy, ile zużywa. To jest tak, W140 koszt szału. Trzeba sobie jakieś kombo na początek ustawić. I've been on battlefields before. A soldier, huh? My lucky day. I need someone for a mission. Think you got what it takes? I'm listening. The Sfrir have penetrated 2 of the 3 defenses we built to stop them. Our last working Radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with you. Tak, patrzę sobie na tę grę i się zastanawiam... Dobra, to są teleporty. Zastanawiam się, kuźwa mać, jeżeli taka mała firma zrobiła grę, która tak wygląda i tak działa, znaczy pomijając błędy, które pewnie zostaną naprawione, ale która tak wygląda i daje tyle radości, to czemu ten Blizzard tak się pitoli z tym Diablo 4? To robią, kurde, macają się z tym strasznie. Więc po prostu zrobić grę i tyle. Dajcie mi tarczę jako dopełnienie mojego tutaj planu na postać. Dobrze. Niech tam. O, tu jest jakiś chrabąszcz. Jak się chrabąszcza zapoluje, to z niego złoto wypada. To jest taki chyba pomysł z Diablo, że ten goblin lata z garnkiem pieniędzy. Mapa świata, domix. Maybe. Have a message for Sandor. He is inside, organizing the... Greens! The Greens are coming! I'm going in. What? Wait, I didn't authorize. You want reinforcements? I'm all you're gonna get. Now let's go! Rozpocznij wydarzenie. Ja mówiłem o tym wcześniej, że uważam, że potencjał tych hack and slash jest znacznie większy niż tylko siekanie potworów.
że to powinny być rozbudowane te RPGi z fajnymi skillami, z dialogami. Ja myślę, że te izometryczne siekanki spłyca się do takich właśnie rąbanek, nie próbując zbudować RPGa na tym fajnego. Tu spokojnie mógłby być taki RPG jak Divinity, tylko z tą mechaniką siekaną. Ale z rozbudową fabularną i umiejętności taką jak Divinity 2 na przykład. Stand as one for Starport! Tunnelers, protect the cannon! To the north, push them back into the ground! Strasznie duży cooldown ma ta. It's not. Squad 1, take the south. Squad 2 to the west. Show them the might of the storm. We'll live through this. Fajna jest ta tarcza, muszę przyznać. A to jest jedna z umiejętności, które się znajduje na wyższym poziomie. Ja sobie z innej postaci ją wziąłem. Oh shit. Tarczownik trochę bierze na klatę. I ma spore cooldowny, z tego co tu widzę. Wyczyszczono i nawet udało się przeżyć. Ale to chyba najtrudniejszy jest do tej pory ziomek, z jakim miałem do czynienia, bo on na blisko stoi i obrywa. O nie. Come on, you big fat green. Zdecydowanie najtrudniejsza postać, z jaką miałem do czynienia do tej pory. Ta walka była bardzo... No, bardzo blisko było. No, ja mam jakiś nowy siekierek, a lepiej zagrać na dwie bronie. I tak, to jest dla łucznika. To sprzedamy. Ciągle nie mam tarczy, co jest nieprzyjemne. Ale okej. Ja sobie zejdę jeszcze, zapoluję na tego żuczka. Chyba... Nie, nie mogę jeszcze. No dobrze.